Dzień dobry, dzisiaj taki materiał troszeczkę na szybko, taki troszeczkę między przestrzeniami. Zbliża się powoli mój wielki wyczekiwany urlop i potem w tym dziwnym okresie, który już dobija nas od przeszło pół roku, pora na troszkę oddechu, będę się zbierał na urlop niestety tylko połową naszej ekipy, bo wielki kryzys dotknął troszkę także i nas. Ale jest dobrze, idzie w dobrym kierunku, tylko po prostu właśnie druga połowa ekipy musi się troszeczkę ogarniać w nowej rzeczywistości, która jej się przytrafiła, ale to pozytywnie, bo wreszcie jest jakiś ruch. To tyle z ogólnych szczegółów życia prywatnego. Teraz tak może powiem, co tutaj wymyśliłem sobie na ten popołudniowy, wieczorny odcinek. Mój pomysł na urlop, który będę zresztą chciał Wam też pokazać, to są okolice Małopolski. Zamierzam pojechać sobie do Krakowa, tak jakby pociągiem do Krakowa, w Krakowie wysiadam i jadę do Nowej Huty. Jadę do Nowej Huty, pomimo że to będzie materiał po bandzie, jeżeli idzie o tą pierwszą moją część zaplanowaną urlopu, ponieważ kanał jest w zdecydowanej części leśny, a ja dla odmiany planuję zrobić film o Nowej Hucie, o mieście przemysłowym. Ale to ma swój pomysł, ten pomysł po bandzie, ponieważ są powody, dla którego my do tego lasu jeździmy i o tym powodzie między innymi chciałem zrobić właśnie odcinek, a Nowa Huta jest bardzo fajnym pomysłem, ponieważ było to miasto robione od linijki, jest to jedno z niewielu miast współczesnych nam, w których żyjemy, które nie mają korzeni 1000 lat i nie są takimi miastami centralnymi, które było zrobione wedle koncepcji powstałej między XIX, na przełomie XIX i XX wieku, koncepcji miasta ogrodu. Nie będę sprzedawał następnego materiału, w każdym razie dajcie mi szansę, jak będę robił tą Nową Hutę, bo mam wydaje mi się, że trafiłem na bardzo fajny pomysł i to się będzie dało. Mnie osobiście koncepcja pochłonęła całkowicie. Miasto, które miało być idealne, zrobione tak, żeby żyło w równowadze pomiędzy tą częstą częścią miejską i w równowadze z przyrodą, więc tam naprawdę architektonicznie zamysł jest niesamowity. Wyszło jak zawsze, Nowa Huta kojarzy się raczej gorzej niż lepiej, ale ten obraz powoli się zmienia. Zmienia się też z czasem, gdy widzimy, jak na chwilę obecne miasta traktują swoich mieszkańców. Zatem pierwsza część będzie dotyczyła Nowej Huty. Ja tutaj też poproszę już z góry o wyrozumiałość, jeżeli idzie o realizację materiału tamtego, ponieważ będę musiał się zmierzyć z tym, z czym się od niedawna troszkę mierzę, no, że zdarza się, że materiał jest realizowany nie w jakichś puszczach, odstępach lasu, gdzie nikogo nie ma, gdzie tak mniej więcej się powoli w miarę czuję naturalnie. Będę robił materiał w tkance miejskiej, więc ja zdaję sobie sprawę, że na pewno nie będę brzmiał naturalnie w żadnym wypadku. No i co? No i będę musiał praktykować to, no bo inaczej się nie nauczę, jak po prostu nie będę robił. Dlatego właśnie pierwsza część to jest Nowa Huta. Tutaj też troszkę za chwilę o sprzęcie, ale to za chwilę. Później mamy z okolic Krakowa. Planuję pojechać do Ojcowskiego Parku Narodowego. No tutaj mieszkańcy Krakowa będą mogli powiedzieć, czym się gościu fascynujesz, pojedziesz do parku, do którego można podjechać w 5 minut z Krakowa. Tak, z Krakowa, tak, tylko że ja z Krakowa nie jestem, ja jestem z Gdańska i w związku z tym ja najpierw muszę się 8 godzin, tańsza opcja, 8 godzin przejechać pociągiem do Was, tam do Krakowa, a następnie z Nowej Huty, patrzymy, jest 50 przystanków autobusowych, żeby dostać się do wrót Ojcowskiego Parku Narodowego. Dlatego Wasze widoki, Wasz krajobraz tego parku jest dla mnie całkowitą egzotyką. Ja zamierzam naprawdę fajnie się po tym parku dobić. Mapa, taka kieszonkowe wydanie, bo obszar nie jest duży. Comfort Map, zalaminowana, te mapy, co zazwyczaj się nimi chwalę. Takie kieszonkowe wydanie, więc to jest pomysł na cały dzień dobijania się tam. Myślę, że uda mi się z jakieś 20 km większość szlaków zahaczyć. Następnie mam pomysł pojechać do Tyńca. Też dla mnie pełna egzotyka. O dziwo, że pomimo, że młody nie jestem, to jeszcze w Tyńcu mnie jeszcze nie było. I teraz taki jest pomysł, że no tutaj na szybko będzie słabo widać. W każdym razie Tyniec, gdzie jesteś, Tyniec? Pomysł jest taki, że z tego Tyńca będę chciał się przejść piechotą wszystkimi tutaj połączeniami szlaków, jakie są, bo to nie będzie jeden szlak, aż do Krakowa. Tylko akurat mapa się śmiesznie łączy na połowie szlaku. Śmiesznie na połowie szlaku, właśnie, że z drugiej strony przejdę i przejdę się do Krakowa. To jest 20 parę kilometrów.
również patrzeć na różne egzotyczne, będę miał okazję, rzeczy. No przecież, szczególnie to wszystkie skałki, nie skałki. Na Pomorzu skałek nie ma, mamy duże kamienie, mamy otoczaki. A tutaj będzie właśnie możliwość zobaczenia czegoś, co no, dla mnie jest egzotyką. Tego, sorry, w Pomorskim nie mamy. W związku, że jadę sam, to też będę musiał, troszkę musiałem pomyśleć o sprzęcie do kręcenia, ponieważ zazwyczaj to Monika mi robiła za kamerę wodzącą i problem jakby miałem z głowy. W tej chwili wiem, że nie będę miał takiego luksusu. Ja już patrzyłem, że to komary, to nie komary, mam pecha, to są te jusznice deszczowe. Jak ona się uweźmie, żeby was uwalić, to będzie to robiła tak długo, dopóki nie skrócicie jej żywota na tym świecie. Więc może część techniczna, co czym zamierzam kręcić, realizować materiały. Na pewno w Nowej Hucie ten troszkę bardziej nerwowy i mniej udany, bo to wiem, że będę śmiesznie brzmiał, bo już sobie tak próbowałem potestować się w tkance miejskiej i póki co nie czuję się do końca najbardziej komfortowo. Więc czym robię materiał? Materiał, który oglądacie, jest w gorszej jakości niż zazwyczaj, ponieważ jest on robiony telefonem. Dlatego telefonem, że nie będę mógł robić materiału tym, czym kręcę, kręcąc tym. W związku z tym mój podstawowy sprzęt do kręcenia to jest taka już od roku, mija równy rok, więc już się pokuszę o pochwalenie się, czym robię materiały, ponieważ to taka marka mi się sprawdziła. Więc rok temu, jak mi padł telefon i musiałem pomyśleć o czymś innym, no to chciałem jakościowo skoczyć troszkę do góry i zacząć nagrywać czymś lepszym. Zastanawiałem się pomiędzy lustrzanką i zwykłą kamerą do filmowania. Parę argumentów było za i przeciw każdemu z rozwiązań. Jest moda na lustrzanki, wiem, że większość robi lustrzankami materiały. Jednak dla mnie to przede wszystkim cena. Na chwilę obecną, a tym bardziej teraz, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie sobie zrobić takiego prezentu. Dwa, ja lubię filmy z ręki dynamiczne, a lustrzanka, jak miałem okazję się pobawić, bo do testów sobie wziąłem, jest dosyć bardziej statyczna i ma problemy, przynajmniej ten model, który ja miałem, to był problem z autofokusem. W związku z tym ciężko było, by przy dynamicznych jakichś rzeczach robić takie materiały, żeby one raczej były bardziej ostre niż nieostre. Tym bardziej, że ja zazwyczaj się jeszcze póki co jakoś przed realizacją materiału nie ustawiam na statywie, żeby to było w miarę stabilne, czyli innymi słowy, ja robię z ręki. Więc dlatego przyszedł mi do głowy właśnie pomysł z czymś dosyć jeszcze chyba już jeszcze niepopularnym, bo nie widzę, żeby dużo ludzi używało czegoś pomiędzy lustrzanką a telefonem, mianowicie tak zwane handycamy, kamery cyfrowe. Są bardzo fajnym, atrakcyjnym rozwiązaniem cenowym, to jest ich plus. Ja za ten model tej kamery zapłaciłem 1200 zł. Razem z dodatkową baterią i to jest następny plus kamery. Kamera na tej baterii może mi kręcić przez kilka godzin intensywnego używania, więc w momencie jak mam tą baterię naładowaną, ja nie muszę się przejmować, że nie starczy mi czasu, że nie starczy mi energii w tej baterii i będę musiał co chwila wymieniać akumulatory. Ten akumulator to jest spokojnie jeden dzień intensywnego kręcenia. Tutaj naprawdę nie ma problemu. To jest coś, czym pozytywnie się zaskoczyłem, bo nie wiedziałem, czy aż tak to będzie dobrze działało. W związku z tym taka kamerka jest fajna, bo wchodzi tylko w ręce, w rączkę. Klikamy tutaj pstryk. Klikamy tutaj pstryk i od razu jesteśmy gotowi do nagrywania materiału i to jest mega fajne i póki co bardzo w moim stylu realizacji materiałów. Coś widzę ciekawego, kamerka się uruchamia w momencie jak otwieram tylko tutaj to wieczko. Wieczko jest w pełni regulowane, więc można też mieć dosyć fajną kontrolę nad kadrem. I tyle, i możemy robić filmy. Do tej pory, tak jak robiłem to, że Monika stała przede mną i mnie kręciła, jeżeli chciałem być akurat w kadrze. Jeżeli sam siebie kręcę, to robię to w ten sposób. Jest to troszkę niefajne dla kadru, ponieważ ona nie ma aż tak ostrego, nie ma tak szerokiego kąta, żeby to się udało, żeby to było takie, że jestem tylko mniejszym elementem tego kadru niż większym. W związku z tym była decyzja, że będę potrzebował pomocy. Więc zauważyłem, że jest coś takiego fajnego jak takie mini statywy elastyczne. Ja mam taki statyw, do tej pory korzystałem z niego z telefonem.
O, to wygląda w ten sposób. Tylko statyw, który do tej pory tutaj do tej pory trzymał telefon, nadaje się wagowo tylko do telefonu, to jest za 15 zł. No, bym powiedział, że Chińczyk, ale podejrzewam, że to też jest Made in China, więc że to jest gorszej klasy Chińczyk niż ten lepszej klasy Chińczyk. Więc nabyłem sobie taki mini statyw za 39 zł elastyczny w Media Markcie, tak dokładnie. I po wypakowaniu mam takiego asystenta do tej kamery. Więc liczę na to, że statyw powinien zwrócić mi się w miarę spodobać i być wygodny w korzystaniu, ponieważ mając tego tutaj gorszego Chińczyka i tutaj tego lepszego Chińczyka, to na pewno jest masywniejszy. Nóżki są gumowane, więc to jest też fajna opcja, że czy się to trzyma w ręku, czy na czymś położy, to chwyt jest pewny, jest czuć. Statyw składa się z dwóch rzeczy i tutaj jest na pewno jeden jak dla mnie minus, ponieważ ja już tutaj mam przygotowaną kamerę do jego zamocowania, ponieważ część tutaj do kamery, ta z wejściem na gwint, 1/4, jest zabezpieczana, jest wkręcana przez taką śrubę tutaj. Tutaj jest wymagany przynajmniej scyzoryk, jak nie śrubokręt. Żłobienie jest bardzo płytkie, paznokciem tego dobrze nie dociśnięcie. Też od nowości od kupna, pomiędzy aparatem a tą stopką plastikową, na stopce jest fabrycznie naklejona kawał twardej gumy i ona jest na tyle twarda, że ona nie powoduje zakleszczenia się, takiego dobrego trzymania, żeby ta kamera nam na tym nie jeździła w lewo i w prawo. To było łatwe do poprawienia, wystarczył kawałek pianeczki, który wszedł pomiędzy tą stopkę a kamerę, wtedy można ładnie docisnąć i tutaj mamy tą stabilność, tutaj to nie lata. Więc następuje tutaj ładne połączenie i mam statyw w rękę. Kąt możemy regulować, tu jest taki zawór kulowy, następnie to dociskamy tym, tak w miarę solidnie, żeby nam to nie latało, no i dzięki temu zyskuję możliwość przede wszystkim dystansu większego dystansu. Widzicie, jak mi tutaj ręka się trzęsie, bo ja tak mam niestety z jednej strony. Z drugiej strony jest to troszeczkę masa. Następnym plusem kamery jest to, że ma 5-osiową stabilizację optyczną oraz cyfrową. W związku z tym mnie tutaj nic nie lata. Materiały będą dosyć stabilnie wyglądały. A ja dzięki uzyskaniu tutaj dystansu mam dosyć szeroki kadr. Co daje fajne możliwości zupełnie innego prowadzenia kamery i innych efektów wizualnych. Więc to jest moje wyposażenie sprzętowe. Jak wspomniałem, plusem kamery jest to, że ona będzie trzymała długo prąd, baterię będzie trzymała długo energię. Minusem jest to, że niestety nie daje się doładowywać poprzez powerbanka, tak jak ma to miejsce w wypadku telefonu komórkowego, który kręci i jednocześnie może być pod źródłem zasilania. Taka fajna rzecz też miała miejsce w wypadku mojej utopionej na jednym ze spływów kajakowych kamerki tej sportowej. Ona też w momencie, jak była połączona to z powerbankiem, to mogła po prostu tak długo nagrywać, na ile powerbanka starczyło. Tutaj niestety tylko zasilacz sieciowy wchodzi w grę, wtedy ona ten prąd łapie i można ładować. Jakkolwiek akumulatory mam dwa, więc myślę, że tutaj tragedii nie będzie, no ponieważ przez rok, nawet kilkudniowych wycieczek, nie miałem jeszcze problemu z tym, że mi zabrakło mocy w jednej i w drugiej i nie miałem możliwości doładowania. Więc tak wygląda moje wyposażenie na zbliżający się już za tydzień wyjazd. I zobaczę, czy uda mi się zrealizować właśnie to, co sobie zaplanowałem, jeżeli chodzi o filmy. Jak wspomniałem, no na pewno ja już z góry proszę o wyrozumiałość przy materiale kręconym w mieście w nowej hucie. Ale jak wspomniałem, no historia jest maksymalnie ciekawa. Polecam też odświeżenie sobie, jeżeli ktoś by planował taki wyjazd Człowieka z Marmuru. Ja ten film pamiętam jeszcze, jak oglądałem za młodszego i za dziecka. No nie miałem zielonego pojęcia o świecie, więc nie wiedziałem, o co w nim chodzi. Na chwilę obecną, jak człowiek jest przygotowany do wyjazdu, to Człowiek z Marmuru do obejrzenia jest jak najbardziej pozycją obowiązkową, żeby się wczuć w realia, o co chodziło z tą nową hutą i dlaczego to był tak mega wielki eksperyment urbanistyczny.
i on też będzie połączony z tematyką leśną, dlatego to nie jest, to będzie materiał na krawędzi, po bandzie troszkę, ale jak najbardziej zamysł jest związany z połączeniem z przyrodą. Dobra, no to by było na tyle. Mogę tutaj eksponaty techniczne, naukowe pomocy chować. No i mam nadzieję, że następne spotkanie już będzie szczęśliwie 600 km dalej, na południe, w okolicach Krakowa, bo ja tam będę przez blisko tydzień, ale teoretycznie chyba nie mam w planie, ja chyba nawet do centrum tego najbardziej turystycznego raczej nie dojdę. Więc plan jest taki, że jadę sobie tam pociągiem, następnie z dworca centrum pociągnę do hotelu Felix w Krakowie. Ekstremalnie tani, prawdopodobnie niskiego standardu, ale mnie takie klimaty zawsze robiły. Totalny czar PRL-u. Dzielnica Bieńczyce, ale to teoretycznie widziałem jako reklamówki, że to też jest nocleg, ale w Nowej Hucie. Więc będzie klimat PRL-owski, nawet ten taki noclegowy. Komunikacja miejska jak najbardziej do poruszenia się pomiędzy wybranymi punktami. No i zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego Wam pokazać i że wyrobię się w kręceniu materiałów z kancelarii miejskiej, jak się będą ludzie gapili. Do zobaczenia, miejmy nadzieję, do zobaczenia za tydzień.